Cześć kochani Tusielska, witajcie ponownie na moim kanale. Mamy nowy miesiąc, a w związku z tym zapraszam Was na moją nową kosmetyczkę miesiąca. Dobrze moi drodzy, wszyscy znamy tą konwencję, wszyscy wiemy o co chodzi. Zaraz Wam pokażę te starowinki, za którymi zatęskniłam, ale też nowości, które testuję. Przyznaję, że jest kilka rzeczy, które kupiłam po ostatniej kosmetyczce miesiąca, czyli po kosmetyczce marca i nie zrecenzowałam ich w marcu. I one teraz poszły do pudeł, bo ja już wiem, co o nich sądzę. Więc podejrzewam, że niektóre filmiki, zwłaszcza jeśli chodzi o nowości, w tym miesiącu mogą Was zaskoczyć. W każdym razie, jeśli chodzi o palety, bo od palet zawsze zaczynamy, tutaj są same nowości, a to dlatego, że to są nowości, które kupiłam już w marcu i część z nich już przetestowałam, ale są tak dobre, że nie chcę ich odłożyć. Zacznijmy od tego, co już żeście widzieli, tak mignęło Wam na moim kanale. To jest najnowsza paleta od Natasha Denona, ta Pastel Palette. Odcień Feather, to jest ten bardzo jasno różowy, mam na moich powiekach. Jeśli chodzi o cienie, to mam tylko to, mam jeszcze kredkę, ale to zaraz do tego dojdziemy. Nie uwielbiam tą paletę, ale jeszcze nie wszystkich cieni użyłam. Miałam ostatnio kilka takich dni, no jak byłam chora, znaczy ja cały czas jestem chora, ale już czuję się o wiele lepiej. Zaraz na samym początku, jak mnie rozłożyło, to nie miałam ochoty w ogóle na makijaż oka, więc jeśli coś robiłam z twarzą, to tylko podkład, bronzer, może jakiś bezbarwny żel do brwi i to tyle, więc miałam kilka dni, kiedy nie ruszałam cieni do powiek, ale tak poza tym, bardzo interesująca paleta i o niej już w tym miesiącu będę mówić. Mam tą nową paletę od Golden Rose, Miss Beauty. Tą kolorową oczywiście, tych nudziaczków nie kupowałam, no bo interesuje mnie jak jakościowo będzie. Oczywiście to nie są zamienniki, tu są pastele głównie, tutaj mamy troszkę pasteli, trochę takich żywych kolorów i chociaż ona się wydaje, słuchajcie, w pełni matowa, ja jeszcze jej nie użyłam, ale swatchowałam ją, to na przykład ten odcień Peach Puff, on ma troszeczkę blasku w sobie. Tak więc tak nie do końca jest, że tu są same maty, ten sweet i różowy też. Ciekawe, ciekawe są te cienie, przynajmniej na swatchach i pod palcem. Zobaczę, jak to jeszcze na moich powiekach już dojrzałych będzie się nosiło. Więc to na pewno w tym miesiącu się już pojawi. Nowość, którą już przetestowałam na wskroś, tylko nie zdążyłam po prostu o niej jeszcze powiedzieć w poprzednim miesiącu. Paleta w bardzo moim stylu, to jest paleta Makeup by Mario. Ostatnio na Cult Beauty było 20% zniżki na makijaż i ta paleta wtedy się w końcu tam pojawiła, bo ja już od dłuższego czasu czaję się na te maty. Tak, to są same maty, same nudziaki, to jest Master Matte Eyeshadow Palette. Ja się czaiłam na tą paletę od kilku miesięcy dobrych, tylko za każdym razem jak była zniżka, to ta paleta była wyprzedana i w końcu trafiłam i na zniżkę i i na paletę. Jest. Wspaniałe uczucie. Lusterko jakże czyste, jakże fajne, całkiem niezłe. Bardzo fajne są te cienie, bardzo, ale więcej oczywiście opowiem, kiedy będę robić recenzję. Jeszcze jedną rzecz mam tutaj z tej marki. Tak w ogóle marka powstała, została założona przez makijażystę, chyba to jest cały czas makijażysta Kim Kardashian, czy Kim Kardashian West cały czas, czy już nie, już sama nie wiem. Kim Kardashian, on swego czasu był jej makijażystą, nie wiem, czy jest nim cały czas, to on stworzył dla niej, wiecie, to konturowanie i tak dalej. I on stworzył tą markę Mario, nie pamiętam, jak się wymawia jego nazwisko, więc nie będę kaleczyć, bo to by było bardzo nieładnie z mojej strony. Wrzucę Wam nazwę na ekranie, znaczy nazwisko wrzucę Wam na ekranie i tu też jeszcze jest ta folika. To jest pojedynczy cień, moi drodzy. To jest Master Crystal Reflector Highlighter. To jest teoretycznie rozświetlacz. Ja mam go w odcieniu quartz. Tam są chyba trzy opcje kolorystyczne. I to może być rozświetlacz, to może być też kładzone oczywiście na powieki. To jest taki kosmetyk jak ten rozświetlacz Diamond Bomb, on się chyba nazywa od Fenty Beauty, wiecie, przeźroczysta baza i milion małych iskierek, jest dosyć interesująco, nie powiem. Jeśli chodzi o cienie, to jak widzicie, takiej starowinki, starowinki, znaczy starowinki w ogóle nie mam, ale taką
takim pewniakiem w miesiącu kwietniu dla mnie jest ta paleta od Make Up by Mario, bo ona jest naprawdę, od razu Wam powiem, jest wyśmienita. Mam paletę od Golden Rose, kupiłam sobie też trzy kredki. Mam fioletową, jak widzicie, tutaj jest 03 Vivid Purple, 02 Neon Pink i Neon Pink mam dzisiaj na dolnej powiece, nie na linii wodnej, ale na dolnej powiece troszeczkę i jeszcze mam 06 Sweet Orange. Przede wszystkim ta fioletowa nie jest wcale taka znowu fioletowa, tylko to jest mocny, ciemny róż. To już minus dla mnie, od razu Wam powiem, znaczy nie dla mnie, minus ode mnie. Tak, chciałam powiedzieć, od razu Wam powiem, że ja nie lubię tych kredek. Mają bardzo ładne odcienie, oprócz tego, że ten fiolet wcale nie jest fioletem, tylko jest mocnym, ciemnym różem. Dlatego, że ja je porównuję do tych kredek od Lovely. One są już niedostępne, ale tamte kredki były mięciutkie. Fantastycznie się rozblendowały i na dolnej powiece, na dolnej linii rzęs, i na górnej powiece. Ja bardzo często po nie sięgałam, kiedy robiłam makijaż przy pomocy cieni pastelowych od Glam Shop, tych pojedynczych. Przyciemniałam sobie zewnętrzny kącik tą różową kredką. Pamiętam i ja sobie po prostu nią tak maziałam po powiece i takim zbitym, małym, kulkowym pędzerkiem rozblendowywałam to. Potem ta kredka zastygała i ona się pięknie nosiła, nie zbierała się. Ciężko jest te kredki rozblendować. I to wcale się nie przekłada na to, że one dłużej leżą mi na linii wodnej. Nie, one znikają tak samo szybko, jak znikają mi z linii wodnej te kredki od Lovely. Mam taką jedną kredkę, uwaga, że mnie trzęsło biurkiem. Mam taką jedną beżową kredkę od Bourjois, to jest to Contour Clubbing Waterproof w odcieniu 68 Fair Play. Taki nudziaczek beżowy, kiedy chcę sobie troszeczkę optycznie powiększyć oko, to właśnie kładę ją na linię wodną i ona pięknie długo leży. Te kredki niestety tego nie robią, co prawda one nie są nawet w nazwie wodoodporne, no ale dzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami. Nie leżą mi długo na linii wodnej, znikają bardzo szybko, ciężko mi je rozblendować. Nie, no jakoś tak, nie bardzo, nie podpasowały mi, może tak, nie. Jeszcze w tej szufladzie z cieniami mam standardowo puder, który jest w wysokim opakowaniu. W tym miesiącu będzie to puder sypki HD. Puder HD od Glam Shop, to jest ten matujący, krzemionkowy, jest fantastyczny. Dzisiaj mam nim utrwalony podkład w strefie T. On pięknie utrwala, pięknie się scala, stapia z podkładem, daje rozmycie porów, wygładzenie. Świetnie jest. Utrzymuje mat, nie wysusza, nie jest niewidoczny. Bardzo fajny kosmetyk. Przechodzimy do podkładów, korektorów i takich różnych bzdurek. Jeśli chodzi o tą szufladę, to zobaczycie tutaj kilka rzeczy, które pojawiły się też w kosmetyczce marca. Na przykład cały czas wykańczam bazę matującą od Revlon, to jest ten Prime Plus Mattifying Pore Reducing. Ona nie jest wykończona jeszcze, bo ja po prostu na chwilę obecną nie potrzebuję bazy matującej. Co prawda był taki tydzień ostatni, że było tak fajnie ciepło, no ale, znaczy nie ostatni, kiedy to widzicie, jest niedziela i to wcale, ten ostatni tydzień to jest zimno i bieda za oknem. Tydzień wcześniej, sami wiecie, kiedy było ciepło, no to wtedy troszeczkę już po tą bazę sięgałam, ale tak poza tym jeszcze to moje sebum chyba śpi tym snem zimowym, jeszcze się nie wybudziło. No i oczywiście baza od Charlotte, Hollywood Flawless Filter, ja mam ją w odcieniu 3, to jest Light Medium. Ja miałam do tej pory u siebie dwie bazy rozświetlające tą i jeszcze zamiennik tej bazy, czyli Milani Soft Focus Glow w odcieniu 01, ale za Soft Focus Glow mi się skończyła, no więc jako baza rozświetlająca u mnie jest Charlotte w tym miesiącu ponownie. Mam tu jeszcze jakieś bazy, no wiadomo, że pod cienie mam Inglot Eyeshadow Keeper. Tak, no i miksery. Ciemny mikser z NYX do przyciemniania ewentualnego, jeśli będzie taka potrzeba. I do rozjaśniania nam Smart Foundation Lightener. Ta biała baza z NYX już mi się skończyła, w końcu dałam radę. No i to jest równie dobre. To jest świetna rzecz, ta baza od NYX już jest wycofana. Zamiast nich pojawiły się jakieś te kropelki beznadziejne, tłuste, nie wiem w ogóle, co to był za pomysł. To jest świetny rozjaśniacz do podkładu, więc jeżeli czegoś takiego szukacie, to do Rossmana, bo tam te kosmetyki nam są dostępne na dni, kiedy nie chce mi się malować. Nie mam ochoty,
albo siły, ale chciałabym wyglądać troszkę lepiej. Oczywiście, zaraz po przebudzeniu Maybelline Perfector 4 w jednym to jest coś, o czym mówiłam w ostatnich ulubieńcach. Fantastyczna rzecz, która jest bardzo w niewielkim stopniu napigmentowana, ale jest rozmycie porów, jest zmatowienie, jest troszeczkę tego kolorku. Bardzo fajna rzecz. Nie muszę tego kosmetyku przypudrowywać, bo on zastyga, ale nie wysusza. Fajna bardzo rzecz. Potrzebuję jakiegoś matowego, znaczy potrzebuję. Po ostatnim miesiącu, kiedy miałam Rimmel Lasting Matte Foundation u siebie w kosmetyczce i on trafił nawet do ulubieńców, bo ja lubię ten podkład i lubiłam z niego korzystać, wyjęłam sobie na kwiecień teraz ten podkład od Tarte, którego moim zdaniem Rimmel Lasting Matte jest zamiennikiem. To jest Amazonian Clay 12 Hour Foundation. Miałam go w odcieniu Ivory. To też jest taka puszysta konsystencja. Ja wiem, że Tarte wypuściło jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, podkład o tej samej nazwie, ale innym opakowaniu. Też w takiej tubie. Ja nie wiem, czy formuła się zmieniła. Ja mam jeszcze tą starą brązową tubę, bardzo fajna rzecz, no wiadomo, nie dla wszystkich, bo jak ktoś ma cerę suchą, no to podkład o matowym wykończeniu to nie jest wskazane. Coś, co mam dzisiaj na sobie, coś, o czym mówię od kilku miesięcy, właściwie to odkąd mam tą rzecz u siebie, to mówię, że to jest jeden z moich top 3 podkładów i zatęskniłam na tyle, żeby w końcu go do kosmetyczki miesiąca wyciągnąć. To jest oczywiście Wet n Wild Dewy Foundation. Tak, jeśli chodzi o liczbę odcieni, która wyszła w tej kolekcji, w tym podkładzie, to jest bardzo źle. Ja mam tutaj dwa opakowania, to jest Soft Beige i Nude Ivory i ja sobie je mieszam. Z odcieniami jest kiepsko, z dostępnością jest kiepsko, bo ten podkład jest tak popularny, że on się sprzedaje na pniu. Co się pojawia gdzieś, to wiecie, kilka dni i znowu go nie ma, więc trzeba dosłownie na niego polować. Jest fantastyczny, tu jest średnie krycie, które można budować. Jest takie delikatnie rozświetlone wykończenie. On nie błyszczy tak mocno jak ten nowy podkład od NARS, o którym ostatnio mówiłam. On nie błyszczy tak mocno jak podkład od Charlotte Tilbury. To jest taki krok w tył troszeczkę, jeśli chodzi o blask, ale jest bardzo długotrwała formuła, ja mam cerę mieszaną i on nawet w środku lata na mnie pięknie i długo leży. Pięknie się stapia z cerą, daje delikatne rozmycie. Nie no, uwielbiam go, moja cera w nim wygląda pięknie. No i w końcu do kosmetyczki miesiąca zawitał ponownie. Mam nowość, którą będę testować razem z korektorem. Tylko kurczę, słuchajcie, chyba z 30 minut, bez przesady, spędziłam w internecie na szukaniu swatchy, dobieraniu sobie odcieni na różnych stronach przy pomocy różnych, wiecie, wyszukiwarek, odcieni i kupiłam sobie odcienie 20N w nowości od Tarte. To jest to C Hydro Flex Serum Foundation, mam też korektor i mam je oba w odcieniach 20N i co prawda one czekają na pierwsze wrażenia, więc ja jeszcze nie wiem, jak to, co jest w środku, wygląda. Korektor może być, ale nie musi. Natomiast ta naklejka, tej naklejki się boję. To jest 20N Light Neutral. No zobaczymy, już niedługo pewnie będę kręcić pierwsze wrażenia, więc zobaczę, co z tego wyjdzie. No będę to testować w tym miesiącu. W zeszłym miesiącu przetestowałam 3 podkłady drogeryjne. Na jeden sama się skusiłam, a dwie opcje to są rzeczy, które wyżeście mi bardzo doradzali. I w końcu się skusiłam i przetestowałam i już niedługo na kanale pojawi się filmik. Jeśli chodzi o korektory, no to oprócz tej nowości od Tarte, moi drodzy, mam starowinkę od Milk Makeup, którą chcę wykończyć. To jest Flex Concealer w odcieniu Buff. I to jest korektor na co dzień, korektor, którego nie trzeba pudrować, korektor, który daje takie delikatne wyrównanie kolorytu, przykrywa, oczywiście nie całkowicie, delikatne zacienienia i zaczerwienienia, sprawia, że to oko wygląda troszeczkę lepiej, właściwie ta okolica pod okiem, ale z racji tego, że nie trzeba go przypudrowywać, to też wygląda świeżo i tutaj już niewiele zostało go, więc chcę go wykończyć. Zatęskniłam, kochani, za korektorem, takim prawdziwym korektorem od Charlotte Tilbury. W gruncie rzeczy sporo tych kosmetyków od Charlotte będzie w tym miesiącu, zaraz zobaczycie. Ja mam go w odcieniu 1 Fair, to jest taki korektor o lekko
łososiowym odcieniu, którego zadaniem jest przykrywanie zacienień, zaczerwienień. Zaczerwienień to chyba bardziej fioletowy odcień, tak? Zacienień. Swego czasu bardzo go lubiłam, no i chcę sobie go przetestować na przykład z tym korektorem od Shiseido. Ja go bardzo lubię. Chyba w styczniu o nim mówiłam. To jest ten Synchro Skin, tak mi się wydaje. Kurczę, tutaj te napisy są jakieś, nie ma szans, żebym to przeczytała. Synchro Skin, Self Refreshing Concealer. Podkład, to u mnie była tragedia, korektor jest genialny, genialny. Mam go dzisiaj na sobie i on jest przypudrowany tym pudrem od Pat McGrath, bo on na ten miesiąc został wyjęty. I daje takie naturalnie lśniące wykończenie, ale bez tych odbijających światło drobinek. Drobinek, którym jak się tak przyjrzycie z lusterkiem przed twarzą z bliska, to są widoczne. Tutaj nic nie widać. To wszystko wydaje się być waszą skórą, ale lepszą. Doceniam ten efekt. Mam oczywiście do utrwalania makijażu. Nie, jeszcze puder mam jeden. Z racji tego, że mam ten podkład o matowym wykończeniu od Tarte, potrzebowałam pudru niematującego. No i znowu wjeżdża Peach Powder od Belle. To jest mistrzostwo świata. Nic dodać, nic ująć. Wy już o nim wiecie, więc nie będę tutaj się rozpowiadać. Do podnoszenia, utrwalania moich brwi oczywiście hit zeszłego miesiąca, to jest Super Glue od Catrice. Fenomenalny jest. Jeśli chodzi o tusze, to mam nowość, słuchajcie. Aż sama się sobie dziwię. Wykańczam Essence Bye Bye Panda Eyes. Naturalne wykończenie. Oczywiście formuła tubing, czyli można ją usuwać wodą. Pięknie się zmywa, ale nie, sama w sobie się nie rozpuszcza, nie robi takich zacienień, nie brudzi powieki górnej, jest fenomenalna. I oczywiście mam kolejne opakowanie już schowane w pudle przygotowane. Mam Hourglass Unlocked Instant Extensions. Zwykle jak kręcę filmy dla Was, to właśnie tą maskarę mam na sobie, bo ona pięknie wydłuża. Znowu formuła tubing. Ona mi się już kończy, podobnie jak ta maskara od Essence i nie mam drugiej tuby, bo mam zamiennik, tą maskarę od Heimish. Robię dokładnie to samo, więc po co przepłacać? I nowość, moi drodzy, kupiłam sobie małe opakowanie, bo trochę się bałam tej maskary. To jest maskara od Ilia, marka Ilia. To chyba są te naturalne kosmetyki, które można dostać w Sephorze. To jest Limitless Lash Mascara. Ona ma taką dosyć specyficzną szczoteczkę, bo z jednej strony, przede wszystkim jest silikonowa, z jednej strony te włoski są dłuższe. No jedna strona Wam zagęszcza, druga Wam wydłuża. To jest maskara, która nie jest o formule tubing, ale wyczytałam, że też bardzo łatwo przy użyciu wody schodzi. W ten sam sposób, w jaki zmywa się właśnie te formuły, które ja lubię, tubing. I rzeczywiście tak jest. I rzeczywiście ona się nie rozmazuje, ale jeszcze z recenzją poczekam. No oczywiście do czaszkowych kropeczek jest Varieté Eyeliner od Eveline. Dzisiaj kropeczki wjechały. Nie wiem, czy są prosto. Możliwe, że nie. No i do dorysowywania sobie pseudo włosków w brwiach jest niezawodny Lift and Snatch od NYX w odcieniu Taupe. Jeśli chodzi o utrwalanie makijażu, no to musi być mgiełka od Eveline, ta opcja matująca. Wiecie co? I mam do takiego naturalnego wykończenia, można powiedzieć, że nawet lekko takie naturalne, lekko satynowe, ta mgiełka od Charlotte Tilbury. To jest ten jej Airbrush Flawless Setting Spray. Niby nic specjalnego, znaczy ona fenomenalnie utrwala makijaż i przedłuża jego trwałość. Masło maślane, Iza. Wiecie, o co mi chodzi. Ten dyfuzor jest fantastyczny, ta mgiełka jest bardzo drobna i bardzo przyjemna. Ona ma zapach. Taki lekko kwiatowy, ale on oczywiście bardzo szybko się ulatnia przy aplikacji. I ona pozostawia, znaczy pięknie scala makijaż to też, pozostawia takie lekko satynowe wykończenie, nierozświetlające, nie mokre, taka zdrowa cera. Lubię ten efekt. No i ja mówiłam o niej, że ona jest spoko, ale no wiecie, bez szału, bo można dostać takie mgiełki o naturalnym wykończeniu w drogerii. Nie za tyle pieniędzy, ale jakoś nie mogę przestać jej używać, nie mogę jej schować, wiecie? Coś jednak ma w sobie. Jeśli Wam przed chwilą latał obraz, to wybaczcie, kamera stoi przy biurku, bardzo blisko, dotyka statyw biurka i chociaż staram się być delikatna, jeśli chodzi o wysuwanie tych szuflad, to czasami troszeczkę tam się zachyboczę. Przechodzimy do konturowania twarzy.
Wyciągnęłam sobie i użyłam dzisiaj znowu czegoś od Charlotte Tilbury. Ja mam chyba ten etap na kosmetyki od tej pani, bo ostatnio, wczoraj, wyszła jej nowa kolekcja. Znaczy ona oficjalnie pojawiła się dzisiaj, ale już wczoraj można było ją kupić na stronie, co zrobiłam. Oczywiście nie kupiłam wszystkiego, ale kupiłam ten rozświetlacz nowy, pudrowy, Pillow Talk. I jeszcze nową paletkę, tą czwóreczkę, Pillow Talk Dream chyba. I tak właśnie przypomniało mi się, jak bardzo lubię tą markę, no i stąd te kosmetyki. To jest jej ta Contour Wand. Ja mam ją w odcieniu Light, ona jest fenomenalna. To jest coś, czego dzisiaj użyłam. I mam też nowość od niej, którą kupiłam sobie w marcu, to jest ta paleta. Ona chyba jest dostępna już u nas? Ja swoją kupiłam na Cult Beauty, albo nawet z jej strony chyba, ze strony Charlotte Tilbury. To jest ta paletka, w której macie dwa bronzery, rozświetlający róż i rozświetlacz. To jest Nude Gasm Face Palette. I oczywiście, może zrobimy sobie chat make-up znowu kosmetykami Charlotte? Trochę tego jest. Oczywiście recenzja pojawi się na kanale. Jak już jesteśmy przy bronzerach i rozświetlaczach, jeśli chodzi o bronzery, to wszystko. Mam dwa bronzery od Charlotte Tilbury, właściwie trzy, bo w palecie są dwa. I chodzi o rozświetlacze, coś co mam dzisiaj na sobie, starowinka od Hourglass. To jest ich Ambient Strobe Lighting Powder w odcieniu Incandescent Strobe Light. Te pudry od Hourglass są nieziemskie, te ich rozświetlacze, bo oni mają dwa rodzaje pudrów rozświetlających, znowuż te Ambient Lighting Powders to są takie pudry rozświetlające, wykończeniowe, a Ambient Strobe to są stricte rozświetlacze. Ale nawet te Ambient Strobe, one nie są, wiecie, bardzo mocne, co ja doceniam. Pięknie się stapiają z makijażem. Bardzo dobrej jakości puder. I jeszcze mam na takie dni, kiedy będę nakładać tylko ten Maybelline Perfector 4 w 1, mam puder rozświetlający Illumi Powder od Belle. No, ma takie piękne. No właśnie, mokre wykończenie. Wiecie, tak, bronzer, troszeczkę rozświetlacza. Jestem gotowa do drogi, tak naprawdę. Jeśli chodzi o róże, no to w tej palecie od Charlotte Tilbury jest ten brzoskwiniowy rozświetlający róż, coś takiego bardziej naturalnego. To jest róż od Pat McGrath w odcieniu Flirtatious. Tak, Flirtatious. I ja troszkę tego różu dzisiaj na siebie nałożyłam, a potem zmieniłam zdanie, sięgnęłam po coś innego, zaraz Wam pokażę po co, więc dzisiaj efekt troszeczkę przekłamany. Ja bardzo lubię te róże od Pat McGrath. To jest świetna formuła, one się pięknie aplikują, mają piękne odcienie, no i bardzo ładnie wyglądają na twarzy. Różem, który zdecydowałam się nałożyć na ten róż od Pat McGrath, to jest róż z Dior. Tak, to jest ten róż z Dior. To jest ten Dior Backstage Rosy Glow. On w kamerze wydaje się być bardziej fioletowy niż różowy. Ten róż nie jest oczywiście nowością na rynku. Swojego czasu świat oszalał na jego punkcie. Jakoś tak nie pochwycił mnie ten trend, zwłaszcza, że ja mam u siebie ten różowo-fioletowy, taki bardzo chłodny róż z Colourpop, Night Bloom. I czułam się usatysfakcjonowana i jakoś nie czułam potrzeby inwestowania tyle pieniędzy w róż, żeby sięgnąć po ten odcień, natomiast zachęcił mnie bardzo ten rozświetlacz od Dior, który mnie tak strasznie zaskoczył pozytywnie. No i stwierdziłam, że spróbuję. No i oczywiście powiem Wam już niedługo, czy warto. Luminoso. Och. Zatęskniłam tak bardzo, jak za tym podkładem od Wet n Wild. No to jest po prostu świetny róż. Świetny. Ten odcień, ta formuła, to jak on wygląda na policzku, soczyście. Wiecie, no takie słońce na twarzy właśnie. I wyciągnęłam sobie zeszłoroczne duo od Natasha Denony, to jest jej Love Cheek Duo. Ten rozświetlacz tutaj jest taki troszeczkę przyciemny dla mnie. Jak nałożę delikatną warstwę, to jest jeszcze ok, ale bardzo łatwo jest przesadzić. Tu jest ten róż piękny, kremowy. Natasha teraz oczywiście promuje gęsto i często tą Pastel Palette u siebie na kanale instagramowym. I wrzuca przykładowe makijaże, tutoriale. I bardzo często jak sięga po tamtą paletę, to sięga po ten róż. I dlaczego ja dzisiaj nie zrobiłam tego samego? Nie wiem. Pomroczność jasna. No, ja lubię kremowe formuły, lubię ten róż, więc sięgnęłam po niego. Przyglądam się i chyba to wszystko. Delikatnie zamknę, albo chociaż wsunę delikatnie
szufladę. Jeśli chodzi o pomadki, to jako takich nowości, znaczy mam tą pomadkę od Nataszy, ale o niej chyba już mówiłam. I Need a Rose w odcieniu Peony. To jest u mnie nowość i oczywiście mam jeszcze dwa błyszczyki od Golden Rose, te takie brokatowe. No są dosyć interesujące, muszę przyznać. No ale o tym wszystkim, o tych wszystkich kosmetykach, czy one się sprawdziły u mnie, czy nie, już niedługo na kanale Wam opowiem. Moi drodzy, jeśli chodzi o kosmetyczkę kwietnia, to ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do siebie zapraszam w środę i będzie chat make-up, w którym poopowiadam Wam trochę o moim życiu w Stanach. Jak się tam znalazłam, jak mi się tam żyło. Dlaczego żeśmy wrócili w ogóle stamtąd? O tym opowiem Wam w środę. Sięgnę też po starowinki. Będzie kolejny chat make-up stare, ale jare. O tym będzie w środę. Do zobaczenia. Na razie, pa.